Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym informatorze samorządowym miasta Starachowice. Dziś chciałbym z Państwem podzielić się kilkoma takimi wiosennymi informacjami. Otóż podjęliśmy już prace zmierzające do upiększenia naszego miasta na święta. Wzorem lagu biegłych w najbliższym czasie rozpoczniemy wiosenne sadzenie kwiatów. Oczywiście pierwsze będą to bratki, kwiaty takie bardzo wiosenne. Myślę, że na święta przy sprzyjającej pogodzie te kwiaty powinny nam już zakwitnąć. Później wraz z kolejnymi miesiącami będziemy sukcesywnie nasadzać, obsadzać rabaty, klomby kwiatami ozdobnymi, tak żeby nasze miasto w sezonie letnim podczas spacerów letnich wyglądało no, wzorem laku ubiegłych równie pięknie. Pojawią się również nasadzenia ozdobnych krzewów. No, pracę prowadzić będzie firma, która ma już dość duże doświadczenie w tej kwestii. Spodziewamy się, że będzie to wykonane w sposób bardzo profesjonalny. No po zimie zawsze jest czas remontów, zawsze najwięcej wszyscy narzekamy na drogi. No już nie chciałbym powtarzać, ale po raz kolejny przypomnę, że w Starachowicach jest kilku zarządców dróg. Nie zawsze adresatem tych kąśliwych uwag, więc powinien być Urząd Miasta w Starachowicach. My staramy się na swoich drogach już od stycznia robić stosowne porządki, stosowne remonty. I tu posłużę się notatką, bowiem tych prac, które wykonaliśmy już od stycznia jest dość dużo. Wykonaliśmy remonty naprawy ulic Smugowej, Lenartowskiej, Łącznej, Wrzosowej, Wiśniowej, Jeleniej, Polnej, Przeskok, Zaułek, Bema, Mieszała, Ustronie, Nadkamienną, Żytniej, Wieniawskiego, Agatowej, Miodowej oraz na Stoku. Na tych ulicach prace polegały na łataniu powstałych w ciągu zimy dziur. To były prace polegające na zabezpieczeniu tych dziur przy użyciu żużla bądź kruszywa drogowego. Zamierzamy wykonać również bardziej takie gruntowne prace, ale do tego potrzebna jest stosowna temperatura, tak aby można było wykonać napraw masą asfaltową. Przy skokach temperatury dodatnia, ujemna, ta praca byłaby bezsensowna, stąd z tymi pracami takimi bardziej już precyzyjnymi powstrzymamy się do odpowiednich warunków pogodowych. Wykonywaliśmy również remonty nawierzchni dróg gruntowych na ulicach Fryderyka Lempego, Kornatce, Radoszewskiego, Łącznej, Wrzosowej. Obecnie trwają prace wypełnienia ubytków kruszywem drogowym na drogach gruntowych. To jest na ulicy Łazy Owocowej, Szymanowskiego, Majora Nurta, Druhny Zjawy, Doktora Andrzeja, Krążego Szarota, Porucznika Jurka. Natomiast udało nam się już wykonać remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych przy ulicy Krywki, na Szlakowisku, Miodowej, Moniuszki, Radoszewskiego, Kościelnej i Żeromskiego. Szanowni Państwo, mamy świadomość, że te prace no, są takimi pracami oczekiwanymi przez mieszkańców. Prosimy o zgłaszanie do urzędu informacji tam, gdzie jeszcze służby komunalne się nie pojawiły. Będziemy starali się przy sprzyjających warunkach pogodowych sprawnie wykonać wszystkie Państwa tutaj wnioski w tym zakresie. Szanowni Państwo, chciałbym powrócić do pewnej sprawy, która nurtuje samorządy w całej Polsce. Otóż uczestniczyłem w Związku Miast Polskich w Karpaczu. Było to doroczne spotkanie, na którym podsumował Związek swoją działalność. Podsumował również tak by stosownymi wnioskami swoje uwagi do zmniejszania się dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Więc ustawy podejmowane przez polski rząd, przez parlament w latach 2006-2011 spowodowały, że do budżetów globalnie jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce nie wpłynęło blisko 8 miliardów złotych. O tyle nasza zdolność jako samorządu w całym kraju do wykonywania zadań publicznych była osłabiana sukcesywnie w tych latach, których wymieniłem. Aby w jakiś sposób temu zapobiec, zostało na tym posiedzeniu podjęte działanie. Została uchwalona stosowna rezolucja zobowiązująca Zarząd Związku Miast Polskich do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej zmierzającej do zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w taki sposób, aby te ubytki zostały zrekompensowane.
jest nakreślony harmonogram prac. Te prace w zasadzie rozpoczęły się uchwaleniem decyzji Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w dniu, jak powiedziałem, 9 marca w Karpaczu i poprzez przeprowadzenie całej procedury polegającej między innymi na informowaniu, na rejestrowaniu odpowiednich gremiów do tego upoważnionych, cała inicjatywa zmierza do zebrania podpisów pod tak zwanym projektem obywatelskim zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w taki sposób, aby w końcu z końcem miesiąca czerwca można było złożyć stosowny wniosek do marszałka Sejmu i aby Sejm Polski zajął się tą ważną dla jednostek samorządu terytorialnego ustawą. No cel tej ustawy jest, jak powiedziałem, przywrócenie poziomu zabezpieczenia wydajności dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zahamowanie takiej tendencji, która powoduje, że co rusz samorządom dodaje się nowe zadania, nie przekazując w zamian za to żadnych pieniędzy, co czasami ogranicza nasze działania, chociażby w zakresie gospodarki komunalnej. Są obszary, gdzie samorząd musi realizować zadania, są tak zwane wydatki sztywne, wydatki, które wymagają określonych często decyzji nie tylko organu wykonawczego, czasami nie tylko Rady Miejskiej, wymagałyby również decyzji zmian ustaw, które obowiązują na terenie całego kraju. My jako samorząd tu lokalny w Starowiecach na to nie mamy wpływu. Nasza wcześniej podjęta inicjatywa zmierzająca do zaskarżenia dwóch ustaw będzie realizowana w taki sposób, że Związek Miast Polskich upoważnił do prowadzenia sporu sądowego w tym zakresie miasto Stargard Gdański. Wszystkie miasta, które w tym zakresie również podnosiły swoje uwagi, niejako te ich uchwały zostaną przesłane do sądu podczas tego procesu, tak aby wzmocnić tu argumentację z miasta Stargard Gdański, które w imieniu Związku Miast Polskich, otrzymując logistyczne wsparcie, wsparcie prawne, będzie prowadzić spór sądowy w tym zakresie. Także, jak wiecie Państwo, problem dochodów jednostek samorządu nie jest tylko problemem naszego miasta. Sukcesywnie zmniejszane są możliwości finansowe samorządów, stąd taka, nie inna decyzja Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Karpaczu. No, tak wcześniej zapowiadałem, będziemy na bieżąco informować o postępach prac w najważniejszym przedsięwzięciu inwestycyjnym, to jest rewitalizacji Starowickiego Rynku. 15 zgodnie z zapowiedzią plac rynku został ogrodzony. Kolejny etap to jest demontowanie pomników znajdujących się na terenie rynku. Te pomniki będą przez wykonawcę zdemontowane i zabezpieczone w jednej ze spółek komunalnych naszego miasta. Także prace są realizowane, można powiedzieć, zgodnie z założonym harmonogramem. O kolejnych etapach będą się mogli Państwo przekonać, odbywając spacer w tamtym rejonie miasta lub poprzez nasze informacje, które będziemy starali przekazywać się na bieżąco. W przyszłą sobotę, to jest 31 marca, w Miejskiej Hali Sportowej odbędą się otwarte Mistrzostwa Starachowic w siatkówce. Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Zgłoszenia drużyn są przyjmowane do 28 marca w Referacie Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego. Rozpoczynają się rozgrywki kolejnej edycji Starachowickiej Ligi Szóstek Piłkarskich. Weźmie w nich udział 20 drużyn. Rozgrywki odbywać się będą w kolejne niedziele, począwszy od 1 kwietnia do 31 czerwca na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz na osiedlu Południe. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału, a sympatyków piłki nożnej do kibicowania swoim drużynom.